Witajcie moi drodzy. Zabieram was na małą wycieczkę. Ha, 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 ha. Jedziemy. Jaka muza. Radio Bayern 3. Bayern graje. No, to zobaczymy jak nam to wyjdzie. Uwaga, uwaga. Uwaga, uwaga. No to wyjeżdżamy. A jedziemy najpierw na, jak to tu jest w Niemczech, jeśli chodzi o recycling, czyli o puszki, opakowania zwrotne. To znaczy tak, opakowania zwrotne w każdym sklepie jest punkt. W Rewe tutaj, u mnie w okolicy jest najlepszy, przyjmują wszystko. Wszystko, bo w Realu są tak, że niektórych skrzynek, bo to jest, wiecie, niecały asortyment. I to nie wszystko przyjmują. Uwaga, uwaga, teraz jesteśmy w Lengenfeld. Jedziemy, jedziemy, tak. I jedziemy do punktu. O, to tu nawet piwniczkę mają. No, patrzcie, patrzcie. No, to ciekawe. No tak, na warzywa. A na górze cmentarz. I posłuchajcie, jedziemy do punktu, gdzie są opakowania szklane. Podzielone na kolory, czyli białe szkło, brązowe i zielone. I gdzie jest punkt, gdzie można oddać wszelkiego rodzaju tekstylia, czyli buty, ciuchy, no cokolwiek, jakby to zwał. To zobaczcie. Widzicie? No to pozwólcie, że ja tutaj zaparkuję. Co mam wyrzucić, to wyrzucę. Oczywiście segregując. Segregując zielone szkło do zielonego, brązowe do brązowego i białe do białego. Ale słoiki po jogurcie są zwrotne. To do za chwilę. To do za chwilę, chwila minęła. Jedziemy, jedziemy kochani, jedziemy z Lengenfeld, a Lengenfeld jest częścią Felburga. Tutaj mówią Filburg. Filburg. Także jedziemy do Filburga. To jest takie 3 km. Przed nami moja ulubiona góra Babka, Flonberg. Babka to moja oczywiście nazwa własna. Tu po lewej stronie mieliśmy taki typowy bawarski dom z drewnianymi balkonami, w sensie osłoną, kwiatami. No w ogóle te ogródki są tutaj zadbane. Kwiaty są bardzo popularne. Po prostu przychodzi pora, posłuchajcie, i w sklepach pojawiają się najrozmaitsze kwiatki. Oczywiście mówię o doniczkowych, o sadzonkach wszelkiego rodzaju, bo oczywiście cięte też są popularne, ale cięte z tego co widziałam, to przyjeżdżają z Holandii. No, nie tylko cięte, doniczkowe również, ale to co widziałam samochód i to co była dostawa w Rewe, to przyjeżdża z Holandii. Tam minęliśmy autostradę na Regensburg, a teraz sobie tutaj jedziemy. Zobaczcie, zobaczcie jaka kukurydza po lewej stronie mi tu ładnie rośnie. Tutaj jedziemy na południe, tak, na południe. Teraz jest 9:13. Zobaczymy, co to mi się w ogóle... O, po prawej stronie też już kukurydza, o, jaka wysoka. Zboża są już zebrane i to już jest dość dużo tych zbóż zebranych. A to co wczoraj oglądając, tak powiem, czekając na burzę, bo te widoki były piękne, to zauważyłam, że samochody, bo to wiecie, z drugiego piętra to dużo widać. Samochody takie, znaczy ciągniki rolnicze wożą taką trawę. No, ciężko powiedzieć, to jest zmielone. No to jest tak drobniutko, tak poszatkowane. Nie wiem, czy to jest właśnie to, jakiś taki inny sposób, nie znam go, prawda? No możliwe, bo to przecież tutaj tych łąk trochę jest. Pastwisk. W sumie pastwisk jako takich to chyba jest mało, bo tylko w sumie w jednym miejscu widziałam, tak ja wiem, ze 20 krów, a tak to wszystko jest w oborach. O, i zobaczcie, już teraz przed nami zjazd, no, już jesteśmy w Felburgu. W Felburgu tam wysoko jest zamek, ruiny zamku są. Także ruiny zamku, o, nawet jakaś flaga tam powiewa. O, zobaczcie, zrobię najpierw rundkę. Na Stadtplatz, na miejski plac, Stadt to miasto.
miasto. Tutaj w Rewe jest także punkt pocztowy i to jest fajne, bo posłuchajcie, Rewe jest czynne od 8 do 20, nie, od 7 do 20. No, jak większość sklepów w Niemczech. W sobotę też, w niedzielę nie. O, przekręciła się moja kamerka. Jedziemy i chcę Wam pokazać trochę miasto. Felsburg, tak. Felsburg, stacja benzynowa. Przykleiłam stojak, ale coś mi się słabo przykleił. Może szybę trochę przeczyścimy. Może będzie lepiej widać. I zobaczcie, wjeżdżamy na... jak to jest? Hauptplatz. Uwaga, uwaga. No i teraz jest brama. I zobaczcie, także na końcu ulicy tej... Tutaj taka jest główna ulica, ta centralna. Czy to jest plac, czy to jest uliczka, to taki rynek. O, może powiedzmy tak. No pan, to proszę pana, nawet pan nie spojrzał na mnie, no ale... O, a na wprost ten zegar z takimi śmiesznymi wieżyczkami, to jest, bardzo mi się to podoba, to tam jest ratusz. No i zobaczcie, tutaj Gasthof, zum Löwen. Tutaj jest, aha, to dzisiaj tutaj, ach, to czytałam, że od piątku, od 17, tak, tu są bułeczki i kiełbaski. Tutaj, a, czyli tutaj, nie wiem, czy to jest jakieś, a, jakieś miody sprzedają? O, ciekawe, ciekawe. Tak, tak, tu był taki napis, jak byłam, tu apteka po prawej stronie, był napis, że o, piątek, piątki od 12, czwartych, o, Flowmark mamy? A nie, to Fof jest czwartego. I tak, posłuchajcie, tak, czyli jest jakieś takie, jak to nazwać u nas, taki mały targ? Tak, to tak nazwijmy to mały targ. No i przejechaliśmy, posłuchajcie, już w centrum przejechane, zwiedzone w szybkim tempie. Ale dzisiaj, kochani, wybieram się z Wami do Rewe. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie z nagrywaniem. Najwyżej będę mało mówić, a będę chciała trochę pokazać z kamerki. No i tutaj już zjeżdżamy. Taka ładna Karis Blumen. Blumen, ale co tam jest dalej? Za tym czymś napisane Kaciarnie. Kaciarnie? Blumenecke. A, Blumenecke. Taki kąt kwiatowy. Z kwiatami, czyli kwiaciarnia i wszelkiego rodzaju rośliny jako takie, bo to wiecie, jak to w kwiaciarni. Czyli Stadmitte to już mamy. Tutaj po prawej róże, ale już przekwitają. Tutaj po lewej lipa. Tak. Jakie mamy tutaj sklepy? Rewe jest sklepem takim, powiedzmy, są to tak zwane delikatesy. Tak to ja może nazwę. Dlatego, że te ceny są trochę wyższe. W Netto, w Aldi, no to są ceny takie, że no praktycznie większość ludzi tam robi zakupy. Bardzo dużo, bo Niemcy są, pamiętajcie, oszczędni. Dużo Niemców robi zakupy w Netto. A Netto, ostatnio się dowiedziałam, to jest właścicielem, jest... To jest duński, czyli właściciel jest duński z Danii. No to, moi drodzy, do Rewe. W Rewe na wejściu jest taka piekarnia, Bäckerei. No nawet jest napisane Bäckerei Café. Czyli Bäckerei, piekarnia, ale to jest taka piekarnia z cukiernią. Bardzo lubię te ciastka, czasem gdzieś jakieś ciacho kupić sobie takie. No takie ciacho 2,30 kosztuje. I zjeść. I ono jest mało słodkie. To jest taka ciekawostka. Już się przyzwyczaiłam do tego smaku. Także na przykład jest takie, lubię snabisz kopcie z owocami w galarecie. Na przykład z malinami czy z truskawkami. No i kochani, jesteśmy pod Rewe. Teraz zobaczymy. No to do za chwilę. Jak mi to będzie? Tak, kwiaty przylazły. Hortensje. Tu jakaś nowość. Piękne. Jakie to ładne.
No to jestem w części tej Getränk, czyli napoje. Słabo mnie słychać, bo jestem w maseczce oczywiście, bo nie mogę być inaczej. I tu jest też punkt pocztowy, ale będę, pokażę Wam zwrot. Skończyłam brewę na zwrocie. Na zwrocie opakowań. Także przyjmują butelki po piwie, puszki, butelki plastikowe, słoiki po mleku. Te wszystkie, które mają znaczek, taki zwroty. Jest część plastiku, które nie są zwrotne, jeśli chodzi o opakowania plastikowe, ale jednak większość jest zwrotna. Chciałam nagrać ten sklep podstawowy, bo to tak jak wiecie, gdzie na wejście jest piekarnia, po prawej jest Getränke, czyli napoje i właściwy sklep. Posłuchajcie, ale było sporo ludzi. Ta kamerka, nagrywałam dzisiaj kamerką, no to ja ją trzymam w ręku. Posłuchajcie, to widać, że ja ją trzymam. Tym bardziej, że jeszcze coś próbuję powiedzieć. Moi drodzy, nagram to następnym razem. Zmienię trochę strategię nagrywania. Ale tak jak Wam wspomniałam, w Felburgu jest Rewe, jest Netto. I Rewe jest sklepem takim delikatesowym. Dużo różnych ciekawych rzeczy. Co sobie kupiłam na śniadanie? A sushi. Taki zestawik sushi. 2,99 euro. Smaczny. Do tego jakieś ciacho, bekeraj sobie kupiłam. A fale Dunaju doskonałe. Piłam sobie z kaweczką. Także życzę Wam spokojnej soboty i cieszę się, że towarzyszyliście mi na mojej małej wycieczce. No, uczę się, moi drodzy. Uczę się, jak nagrywać i jak zdobywać to nowe doświadczenie, tak, aby było najlepiej. A tu taki mój mały kącik. Krasnal też znalazł miejsce. Tutaj posadziłam czyście zwełnisty, ale on no musi odbić. A tu najciekawsze, bo mi wyrosła nasturcja. A tu lawenda. A oto taki mały kącik balkonowy.